posty, nie głupie posty, a szacuneczek lewy prosty. Z tobą ulica, twoje zaplecze. Tu się całe życie patrzy, ulica czy salka. Tu się całe życie patrzy, zbieraj wychowanie. Nasza karta walk składa się z 12 pojedynków, 3 walk przed walk. Tutaj szanse od nas dostają młodzi, utalentowani opolscy wojownicy w boksie olimpijskim. Jest to Kevin Karol, Wiktor Lustig oraz Łukasz Piskowski. Będą się sprawdzać, można powiedzieć, pierwszy raz na tak dużej arenie w takim wydarzeniu, więc trzymajmy za nich kciuki. Myślę, że wszystko będzie ok, jestem przekonany, bo są dobrze przygotowani. W karcie głównej mamy 9 pojedynków w formule boksu zawodowego, w formule K1 oraz MMA. Na pewno cieszymy się, bo każda impreza, która przyciąga ludzi do stegu areny, która przyciąga ludzi na obiekty sportowe w naszym mieście, która cieszy się zainteresowaniem, jest godna po prostu naszej uwagi i tak jak organizatorzy mówią, robią to dla ludzi, a my chcemy, żeby w Opolu dużo się działo pod względem sportowym. Nie tylko sporty, powiedzmy, drużynowe, nie tylko lekkoatletyka, pływanie, ta cała masa jest różnych imprez, a wśród nich również sporty walki. Ja jestem oczywiście tego zdania, że to są sporty, które się w naszym kraju bardzo dobrze rozwijają i nie inaczej było też w Opolu. Były różne imprezy związane ze sztukami walki i to zainteresowanie było zazwyczaj bardzo, bardzo duże, więc ja też liczę, że również ta gala będzie na takim poziomie, że ludzie będą zadowoleni i chętnie przyjdą. Przed podpisaniem kontraktu w Ekstraklasie trenowałem sporty walki, więc to nie było nigdy mi obce, to była zawsze moja pasja i moja wielka miłość oprócz piłki. Po skończeniu zawodowego grania stwierdziłem, że nie usiedzę na tyłku za przeproszeniem i trzeba się wziąć do roboty. Także decyzja była szybka. Kończymy granie, zabieramy się za coś innego, zobaczymy jak to będzie wychodzić. Pierwszą walkę miałem w samym boksie, wygrałem. Drugą walkę już miałem w K1, czyli to co zawsze lubiłem robić. Też wygrałem, wydaje mi się, że w fajnym stylu. Na boisku byłeś graczem defensywnym, jak to jest w walkach? Bardziej defensywa i czekamy na kontratak, czy wręcz odwrotnie, od początku atakujemy? No zawsze staram się narzucić swoją presję. Gdzieś tą cechuje mnie wydolność, mam bardzo dobrą, zawsze miałem. Na boisku mogłem długo, dużo biegać. Tutaj też mogę boksować, mogę robić dużo rund, więc to tempo nie jest dla mnie krzywdzące, raczej nie brakuje mi tlenu. Jak doszło do tego, że znalazłeś się w lewym prostym? Miałem wiele propozycji. Przede wszystkim tego debiutu zawodowego. Dużo organizacji dzwoniło do mnie, proponowało. Jednak po telefonie od Iwana, mówię, no znam się z Iwanem naprawdę 15 lat. I to jest szansa dla mnie, bo dla mnie niewiele, że tak powiem, może źle to zabrzmi, ale niewiele zmienia, czy ja zadebiutuję tutaj zawodowo, czy tutaj, bo nie patrzę dzisiaj przez pryzmat pieniędzy. Chcę to zrobić z fajnymi ludźmi, na fajnej organizacji, a pomysł, który przedstawili mi włodarze lewego prostego na rozwój, przede wszystkim nawet nie na tą pierwszą edycję, co na rozwój tej organizacji. Nadajemy na tych samych falach, czyli na tym, żeby to było sportowe, a nie frikowe. Ja ze swoim przeciwnikiem będę się bił w K1, czyli cała stójka, coś jak kickboxing w małych rękawicach, więc tak jak od MMA, więc na pewno będzie dużo, dużo obrażeń. Kurczę, no ja lubię się bić, naprawdę no, lubię się bić i mój przeciwnik z tego co wiem też, więc myślę, że będzie naprawdę fajna bitka i to nie tylko nasza, bo poznałem chłopaków i wiem, że poziom sportowy, oprócz tego, że będzie poziom sportowy, to będzie poziom charakteru, będzie level top. Liczymy na to, że do głównych walk wieczoru w największy spektakl pokażą tutaj Pitek z Bubu, Tkoczu z Archie Mendesem oraz Joker z Brodą.